Siemanko, z tej strony Adam i witam was na kanale Zakręceni w lewo. Dzisiaj nadszedł czas na kolejny odcinek serii Transferowe Fakty, w którym oczywiście porozmawiamy sobie razem z Rafałem Żużlowym, degustatorem oraz członkiem Best Speedway TV. Siema Rafi. Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie. To jak tam dzionek minął? Poniedziałek, przypomnę. A w porządeczku, poniedziałek, jak to poniedziałek, oczywiście nie chciało mi się iść do pracy, no ale cóż zrobić, musiałem pójść, wróciłem, zjadłem sobie eleganckie jedzonko, jak na degustatora przystało, no i teraz jestem zwarty i gotowy na to, żeby nagrać kolejny odcinek. Na kulinarny odcinek Magdy Gessler? Tak, tylko muszę sobie loki jeszcze zakręcić. No spoko, no to faktycznie, to przechodzimy do odcinka, zapala się zielone światło. I startujemy tak naprawdę z kolejną czwórką z zawodników. A zaczniemy sobie od Barneya, a mianowicie Andrzeja Lebiediewsa. Ponieważ otóż ten oto Andrzej postanowił zmienić barwy klubowe z Rowu Rybnik do Wilków Krosno. No właśnie, i powiedz mi od razu, Rafał, na początek, czy to jest dobre wyjście ze strony Andrzeja? To jest może nawet nie tyle dobre, są bardzo ciekawe, bo wiesz, Andrzej no nie jest zawodnikiem drugoligowym. To jest chłopak, który spokojnie mógłby sobie poradzić w pierwszej lidze. Aha, bo Wilki Krosno awansowały, więc już walnąłem babola. O Boże, takiego babola dałeś na początek. Nie, bo za szybko sobie przeskrolowałem tutaj z drużyny, które będą reprezentować poszczególne ligi. Nieważne. Mm-hmm. Tak, pierwszoligowy zawodnik przychodzi do pierwszoligowej drużyny Wilków Krosno, ale Beniaminka, także już się szybko poprawiłem. Fajny ruch. Mam nadzieję, że Wilki powalczą o coś więcej niż tylko utrzymanie, no bo tutaj z Lebiediewem może być naprawdę ciekawie. Tym bardziej, że to jeszcze nie koniec ogłaszania nazwisk w Krośnie, no bo to jest tak naprawdę dopiero pierwszy bądź jeden z pierwszych takich poważniejszych transferów, więc może być jeszcze ciekawie. Zgadzam się z tobą w 100%. Przypomnijmy tylko, że tak naprawdę no nie najeździł Barni się w tym sezonie, bo jak przecież wiecie, złamał kość pod udzia. Tak, w Grudziądzu bodajże, i to właśnie w sumie troszeczkę z winy Lamberta tam było. Nawet nie troszeczkę, tylko bardzo z winy Lamberta. Tak, tak więc wystąpił w 10 wyścigach, tak? Tutaj jest napisane, tak, i wykręcił w nich średnią 1,400. Ale przedtem trzeba zauważyć, dla tych co nie pamiętają, a nuż to ten Barni był przecież indywidualnym mistrzem Europy w 2017 roku. Jeździł zresztą wsparcie ekstraligowej, może niekoniecznie z jakimiś tam wielkimi sukcesami, ale swoje 5 minut na pewno miał. Do tego trzeba również dodać, że rok wcześniej był czwartym pod względem skuteczności zawodnikiem pierwszej ligi. Tak więc w pierwszej lidze jest obyty jak ryba w wodzie. Zresztą on sam powiedział: jestem bardzo pozytywnie nastawiony do przyszłego roku, znam swoją wartość i zamierzam pokazać ją na torze. Przez kilka lat byłem w czołówce pierwszej ligi. W przyszłym roku chcę być w pierwszej trójce klasyfikacji tej ligi. W tym roku dopadł mnie pech, upadek i kontuzja. Wróciłem na koniec sezonu i pokazałem dobry speedway. Mam zamiar zainwestować niemałe pieniądze w sprzęt. Fizycznie ja też będę gotowy. Chcę być liderem Wilków. No ci powiem, po takich słowach, no to normalnie rozpiernicie chyba tą ligę. No i niech ją rozpiernicza, bo ma na to papiery, wiesz, no tak jak sam powiedziałeś, jest indywidualnym mistrzem Europy, to jest zawodnik, który startował w Ekstralidze, może nie był wybitną postacią, no ale jednak jadł chleb z tego pieca, tak? Więc miał okazję ścigać się z najlepszymi i wygląda na to, że w tej pierwszej lidze może być naprawdę wyróżniającą się postacią, także Wilki Krosno, kontraktując Lebiediewa, naprawdę dokonują ciekawego transferu. No do niedawna był zresztą z Wilkami również łączony Iversen, ten jednak wybrał Unietarnów, no i teraz to takie pierwsze nazwisko w Krośnie, to jest właśnie Lebiediew. I tak jak on sam podkreśla, on chce być liderem, no i papiery do tego ma, nie ukrywajmy, naprawdę w tym sezonie, właśnie w tym meczu w Grudziądzu, on naprawdę miał dobry występ. No niestety nie wiemy, jak to w dalszej części sezonu by się potoczyło przez kontuzję, ale to, że jeździć potrafi, to już pokazywał niejednokrotnie. Może nie odnalazł się do końca w tej ekstralidze, jak mówimy, ale na pierwszoligowe fronty, na moje to jest może nie strzał gdzieś w dyszkę, ale tak w dziewiątkę to na pewno. Tak, ja również zgadzam się z twoją tezą, to jest taka dziewiąteczka, bardzo silny punkt drużyny Krosna.
Tak to wygląda przynajmniej teraz na papierze. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie nie będą go ogrębiły kontuzje, a i te inwestycje, właśnie, które planuje poczynić sprzęt, będą słuszne i te silniki będą go słuchać, bo sami wiemy, jak to było w tym roku z inwestycjami. No dokładnie. Także ja z tego miejsca oczywiście przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, a na przyszły sezon jazdy bez kontuzji, a powinno być dobrze. Przy okazji jeszcze powiem szczerze, no poczekamy, co tam w tym krośnie się wydarzy, bo miało być głośno, no na razie pomalutku się rozkręcają. Dobrze, niech się rozkręcają pomalutku. Słuchaj, nie musi być bardzo głośno, żeby było bardzo dobrze. Pamiętaj o tym, że mogą się nawet zrobić te wszystkie kontrakty ostatniego dnia, tylko byleby nie za 5-12 jak Kamil Grosicki, bo no nie będą nie. Ale no nie, to tak. Teraz już całkiem poważnie. Spokojnie, jeszcze mamy tutaj prawie tydzień okienka transferowego. Jeszcze paru zawodników nie ma podpisanych umów, więc myślę, że część z nich może trafić do Wilków i no zobaczymy. Trzeba troszeczkę poczekać, już naprawdę niedużo czasu zostało do końca, więc myślę, że na dniach wszystkiego się dowiemy. To fajnie, bo my mamy trochę roboty, bynajmniej codziennie jest o czym nagrywać. A teraz już przenosimy się do Łodzi, a mianowicie w Orle Łódź w końcu coś się ruszyło, bo powiem szczerze, zaczynałem się obawiać. No i przedłużyli umowę, pan Witold Skrzydlewski, prezes klubu, przedłużył umowę z Aleksandrem Łoktajewem. No właśnie, powiem ci szczerze, to jest z mojej strony bardzo dobry ruch, ponieważ Aleksander Łoktajew, on też przecież miał epizod w Zielonej Górze, no wiemy niestety jak się skończył, troszeczkę, no pozasportowe rzeczy bym powiedział, dopalacze można się w cudzysłowie powiedzieć. Nie, ja bym powiedział, że był zwolennikiem natury. Natury, tak, naturalnie podszedł do tego sportu, no i skończyło się to jak skończyło, potem miał troszeczkę dołował, ale tu nagle patrzę, jak ja go widziałem jeszcze w Ostrowie, no to taki lekki misiek bym powiedział, a tu teraz wychudzony, bojowy na torze, stara taka dobra sylwetka Łoktajewa, zrobił tak naprawdę drugi wynik w drużynie, bo był tylko gorszy od Roana Tangeita, a sam zanotował średnią 2,111, tak więc bardzo dobra średnia. To się wcale nie dziwię tutaj panu Witoldowi Skrzydlewskiemu, że właśnie sięgnął po tego zawodnika, a jeszcze chcę tylko dopowiedzieć, że zaimponował bardzo właśnie w sezonie tym pandemicznym panu prezesowi, ponieważ gdy prezes właśnie miał no ten koronawirus, tak, to on razem właśnie, Saszka razem z Adamem Skórnickim byli gotowi pomagać w firmie właśnie prezesa. I to bardzo sam prezes mówi, aż płakać mu się zachciało i nigdy mu tego nie zapomni. Tak więc no zaplusował sobie tym, co pewnie teraz w tych rozmowach transferowych na pewno troszeczkę przypunktował, powiem w ten sposób. No wiesz, konsekwencje tego są na pewno pozytywne, ale dobrego serca nie można tutaj negować, bo nie sądzę, że takie rzeczy robi się pod publiczkę. Tym bardziej, że gdyby nie powiedział tego prezes Skrzydlewski, to prawdopodobnie o tym byśmy nie wiedzieli. Dokładnie. Dokładnie, ja też czytałem ten wywiad. Bardzo poruszający, mimo że był stosunkowo krótki, niemniej bardzo poruszający i naprawdę widać, że pan Witold będzie umiał docenić to okazane serce i wsparcie w tak trudnym dla niego czasie. Co do samego zawodnika i jego, powiedzmy, aspektów sportowych, no faktycznie, no drugi zawodnik z drugą średnią w drużynie zostaje na następny sezon. Jest to bardzo dobra decyzja, bo jak sami cały czas mówimy, dobrze jest budować skład od tych najlepszych. Jeżeli przedłużać kontrakty, no to z najlepszymi, bo to jest fundament, na którym można opierać dalszą budowę składu. Więc moim zdaniem późno, ale tak jak już powiedziałem odnośnie Wilków Krosno, lepiej późno niż wcale i dobrze, że zostaje Aleksander Łoktajew w przyszłym sezonie, bo będzie prawdopodobnie równie silnym punktem drużyny w przyszłym roku. To ja mam jeszcze takie pytanie do ciebie, bo staram sobie sklasyfikować właśnie Saszkę. Czy możemy go nazwać niespełnionym talentem, czy on jeszcze ma szansę rozbłysnąć i być jeszcze nawet być kluczowym zawodnikiem, kto wie, czy nie w Ekstralidze, czy jednak to jego życie sportowe nie do końca jest na tyle profesjonalne, że po prostu kręci się w tej pierwszej lidze i to już będzie, można powiedzieć, zmarnowany talent, czy jednak jest jakaś dla niego nadzieja? Powiedz mi, przypomnij jedną rzecz. Ile lat miał Jason Doyle, jak był zakontraktowany w Ekstralidze? A no, pamiętasz? Faktycznie, no był dziadkiem, 30 ileś, ale dokładnie ci nie powiem, ale już można go liczyć, że był po drugiej stronie rzeki.
No właśnie, a Aleksander Łoktajew jest rocznik 94, czyli w tym momencie ma 26 lat. Więc spokojnie, spokojnie. Żużel to nie jest piłka nożna, gdzie musisz mieć 19-20 lat i już być najlepszy na świecie. Tutaj spokojnie można sobie krok po kroczku budować i swoją formę, i podnosić swoje umiejętności, i budować bazę sprzętową, więc fakt, no początek miał fajny, był naprawdę postrzegany jako super talent. Dużo osób widziało w nim, wiesz, zawodników. Naprawdę, tak. Tak, no klasowe światy, że w końcu zapuka nawet, wiesz, bo on był przymierzany już tam o najwyższe cele, nawet w Grand Prix się go nieco po niektórzy widzieli, tak więc... Znowu powiedziałeś klasowe światy. Tak, znowu tak powiedziałem? Tak. Klasy światowej miało być, to przepraszam, tak no widzisz, przejęzyczenie. Lepiej w ten sposób. Niemniej spokojnie, spokojnie, ja wiem, że to już jest 26-27-letni zawodnik i no już czas, ale myślę, że tutaj jeszcze może to odpalić, bo tak widzimy to na torze, no ambicji mu nie brakuje, umiejętności raczej też, jeżeli wszystko będzie tutaj dobrze szło w parze ze sprzętem i okoliczności będą ku temu sprzyjać, to myślę, że może jeszcze być głośno wokół tego nazwiska. A powiem ci, a ja lubię ten jego taki bojowy styl jazdy, on ma też taką sylwetkę, którą od razu, wiesz, rozpoznasz, nie wiesz, że to Saszka jedzie. Tak, i to jest właśnie bardzo fajne. Tak, bardzo ma swój fajnie. Styl i ja z tego życzę mu, żeby naprawdę, no kurczę, odnalazł się i żeby miał kolejny wspaniały sezon, bo taki można nazwać ten właśnie, który minął. Tak się jeszcze zastanawiam a propos tutaj Orła Łódź, bo ja do niedawna ich uważałem, że wręcz głównych faworytów, jeszcze zanim Polonia czy Gdańsk się wzmocnił, teraz nawet Tarnów również swoich zawodników pościągał. Ostrów, o którym ostatnio rozmawialiśmy, no i teraz tak patrzę, no i tutaj no Norbert Kościół najprawdopodobniej, Marcin Nowak zostaną, Brady Kertz, zobaczymy jak to będzie, ale chyba tego lidera zbraknie, Roana Tangeida, i jakie szanse ty teraz dajesz drużynie z Łodzi? Szczerze mówiąc, no może to być zespół, który powalczy o playoffy, ale chyba tylko tyle. Chyba, że wyciągną jakiegoś królika z kapelusza, że któryś z tych zawodników, którzy zostają bądź przyjdą do Łodzi i będą mieli jakiś super sezon. Tylko taką szansę raczej upatruję, no bo faktycznie na papierze nie wygląda to tak okazale jak przykładowo w Gdańsku. Do tego jeszcze Unia Tarnów zaczęła się zbroić, więc no tam rywalizacja będzie naprawdę spora. No i ta Łódź na papierze nie wygląda na zespół, który mógłby być jednym z faworytów do wygrania ligi. Ale spokojnie, jeszcze Kildemann nie podpisał kontraktu, jeszcze Holta nie podpisał kontraktu, oni są przymierzani do różnych klubów, ale spokojnie, tu się jeszcze dużo może wydarzyć. Ja powiem szczerze, że jeszcze bym ich nie skreślał, bo czy Marcin Nowak, czy właśnie Norbert Kościół i teraz właśnie Saszka, o którym właśnie kończymy rozmawiać, to są jakieś tam dość poważne, nawet bym powiedział, gwaranty punktu. Ale w tym momencie już sobie, Rafi, pozwolisz, zamkniemy tutaj temat Orła Łódź? Bardzo proszę. I przenosimy się do Torunia. Kolejnym zawodnikiem w Toruniu, polskim seniorem, 27-letni Tobiasz Musielak, przedłużył swój kontrakt na nadchodzący sezon i po 2 latach przerwy od Ekstraligi powraca. No czy z hukiem, czy z przytupem, to się jeszcze okaże. Właśnie, Rafał, od razu do ciebie pytanie, bo z tego co mówiło się od dawna, ostatnio mówiliśmy, że Paweł Przedpełski wrócił, czyli już mamy 2, ale mimo wszystko Toruń chce mieć jak na razie wszystkich zatrzymać, czyli też ma zostać Adrian Miedziński. No, Pawełka nie ściągali po to, żeby on nagle miał być odpalony przed samym sezonem, czy dostać wolną rękę, czyli Pawełek ma to miejsce zagwarantowane. I tutaj pytanie do ciebie jest takie, od razu proste i z góry. Twoim zdaniem, Tobiasz Musielak czy Adrian Miedziński? Tobiasz Musielak. A dlaczego? Bez Tobiasz Musielak, ponieważ Tobiasz Musielak jest po pierwsze młodszym zawodnikiem, po drugie ma lepsze starty, po trzecie pokazał w tym sezonie kilka naprawdę fajnych występów w tej, w Apatorze w pierwszej lidze. Ja zawsze, jakoś nie wiem, dziwny mam takie myślenie o tym zawodniku, że on... Jemu czegoś cały czas brakuje, tylko cały czas coś tutaj jest nie tak. Nie wiem, czy to jest kwestia sprzętu, czy psychiki, czy coś. Natomiast ja w nim widzę gościa, który naprawdę może być jednym z najlepszych polskich seniorów. I nie oszukujmy się, Adrian Miedziński jest już po drugiej stronie rzeki i pokazał to występami choćby w Rowie Rybnik w zeszłym roku jako gość. Nie wiem, czy to była kwestia tego, że ten sezon był taki trudny i to był jeden z tych zawodników, którzy po prostu nie trafili, czy tam ze sprzętem, czy ogólnie z formą. Natomiast jeżeli miałbym porównywać tych dwóch zawodników, no to bezwzględnie Tobiasz Musielak. Choćby przez to nawet, że jest dużo młodszy.
No, słuchajcie, też nie ma co ukrywać, w ostatnim sezonie miał najwyżej, był najwyżej sklasyfikowanym Polakiem na pierwszoligowym froncie ze średnią 2,121, to mu dało siódme miejsce. Faktycznie, tylko ja do końca się zastanawiam, bo pamiętamy Tofika, te poprzednie lata, ostatnie, jeden miał w Częstochowie bodajże, a jeszcze tak. Wcześniej chyba w Rybniku jeszcze, jak ten tak. Jeździł w Ekstralidze. Tak. No powiem ci szczerze, on tam nie błyszczał. Czy myślisz, że po tych dwóch latach na pierwszoligowym froncie Tofik popularny jest w stanie spróbować i wrócić silniejszy i naprawdę tym razem już bardziej znaczyć o punktach drużyny? Tak, tak myślę. Nawet nie muszę za bardzo tego argumentować, bo powiedziałem to przed chwilą, wiesz, dwa lata w pierwszej lidze. Teraz był, w zeszłym sezonie był drugim najlepszym Polakiem, w tym roku był pierwszym najlepszym Polakiem, jeśli chodzi o średnie, więc no to o czymś świadczy, tak? To o czymś świadczy i fajnie, że będzie miał okazję ścigać się w przyszłym roku w Ekstralidze i uważam, że to będzie jeden z lepszych punktów Apatora Toru. No ja powiem szczerze, że ja jestem ciekaw, jak ta walka właśnie między nim a Miedziakiem będzie wyglądała już tuż przed rozpoczęciem sezonu i który z nich z tej walki odpadnie. Bo powiem szczerze, no wiesz, Miedziak... Za Miedziakiem jest ten fakt, że to jest wychowanek, tak? Torunian, tak. Czyli no swój chłopak. Tofik dopiero drugi sezon, ale chyba nie będzie Rafał sentymentów, że jeżeli Tofik będzie lepszym zawodnikiem, no to nikt nie będzie patrzał na zasadzie, kto jest dłużej w danym klubie, po prostu będzie tu i teraz. No nie ma pozycji swój chłopak w składzie, więc jadą najlepsi i moim zdaniem będzie to Tobiasz Musielak. Dokładnie. No to zamykamy już sobie temat Torunia, powiedzieliśmy wystarczająco dużo. Na temat Tofika, także życzymy oczywiście Tofikowi samych sukcesów, bo to też jest przesympatyczny chłopak. Zresztą bardzo szybki, co udowodnił właśnie w pierwszej lidze startując i być wykluczony. No, pamiętacie tą kuriozalną sytuację, prawda Rafał? Tak, pamiętam to, ale no, to już kwestie regulaminowe i tak. Tych błędów sędziów, czy nie błędów. No nie, no. No nie, przekonał na własnej skórze, dokładnie. Zostawmy. I przechodzimy sobie do ostatniego dzisiaj zawodnika, a jest nim Gołąbek, dokładnie z Grudziądza, Kenneth Bierre. Nadal oczywiście będzie reprezentował drużynę z Grudziądza, czyli GKM popularny. Powiem ci szczerze, ja nawet nie wiedziałem, że ten nasz Kenio ma już 36 lat. Aha, no ma, widzisz. Też tak jak się ostatnio zdziwiłem na odnośnie kogo? Przy kim ja się tak zdziwiłem, kto ma ile lat? Oś wczoraj nawet chyba, albo przed, czy już nie wiem, te odcinki tak lecą. Artiom Łaguta, o Artiomie Łagucie myślałem, że jest młodszy, tak. No faktycznie, Kenneth Bierre 36-letni zawodnik, ale wydaje się, że jego miejsce jest w tym Grudziądzu, bo on już jeździ tam któryś sezon. Myślisz GKM, patrzysz i widzisz od razu Kennetha Bierrego, to jest jakby jeden z pierwszych zawodników, którzy bardzo przychodzą ci na myśl, więc... Może trochę za zasługi, może trochę nie, no ale wiesz, jest średnia 1,786, która była 24 tak. W Ekstralidze. No to jest jeden z solidniejszych punktów. No zawodnicy, którzy robią średnie w okolicach 1,7, 1,8 są solidnymi punktami drużyny. To jest wiesz, ponad 8 punktów na mecz. Nie wiem, czy można wymagać od niego więcej, właśnie. Czy nie. No w tym momencie już chyba można, bo będzie tylko dwóch obcokrajowców, prawda? Ale Rafał, natomiast... wskaż mi na jego miejsce lepszego zawodnika, który był do wzięcia. No właśnie, więc no chcąc nie chcąc Kenneth Bierre musiał zostać. Ja osobiście uważam to za dobry ruch, bo tak jak powiedziałem, to jest zawodnik, który w tym Grudziądzu spędził już kilka ładnych lat i jest bardzo zżyty na pewno i z miastem, i z kibicami. Ty, ale w sumie jeden był. Jason Doyle. Nie, ty czujesz teraz takiego Doyla? No oczywiście teraz z przymrużeniem oka to mówię, ale Doyle i Nicky Pedersen, no ciekawie to tam wyglądało. Ale nie, tak jak Rafał powiedział, Kenneth Bierre to jest taki solidny zawodnik. Czasami potrafi bardzo dobrze pojechać, czasami potrafi wręcz katastrofalnie pojechać. Ale sumując to wszystko, to jest taki równy poziom. Wiesz, no nie ma często właśnie takiej nierównej formy. Bardziej wiemy, że od Kenia można oczekiwać na wyjazdach 9, u siebie tam 12, nie? Czy przesadziłem troszeczkę może? Nie, no myślę, że
nie ma co rzucać liczb, ale na pewno u siebie będzie robił większe zdobycze punktowe niż na wyjeździe, a teraz jeszcze sobie tylko to usystematyzuję, bo powiedziałem kilka lat, a tak naprawdę to będzie trzeci sezon, bo myślałem, że on z tego Tarnowa poszedł trochę wcześniej, ale to dopiero na sezon 2019. Myślałem, że z rok wcześniej się pojawi w Grudziądzu. Natomiast, jeżeli chodzi o Grudziądz, to Kenneth Bierre był jakby naturalną koleją rzeczy. Tym bardziej, że dosyć dobrze dogaduje się z Nicky Pedersenem, co niejednokrotnie było widać w tym sezonie. No po duńsku mówią, więc muszą znaczy, się nie, dogadać. No wiesz o co mi chodzi, nie? No po duńsku, ale Nicky ogólnie wiesz, że ma problem z zawodnikami i to nawet niekoniecznie mówię tu o samych Polakach, ale w większości. A tutaj z Kennethem niejednokrotnie jak jechali razem, bo widać, że tam niby się szukają, wiesz o co chodzi, nie? No tak, no. Może się chcieli umówić na piwo po meczu. Nie, no dobra, koniec żartów. Faktycznie. Widzę, że masz humorek dzisiaj. Pewnie, że mam humorek. To bardzo dobrze. Najadłeś się i od razu inny chłopak. No jasne, że tak. Faktycznie między tymi zawodnikami zawiązała się jakiegoś rodzaju chemia i dobrze, że tak jest. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie to również wyglądało dobrze na ich płaszczyźnie, tak, między nimi. Tak. Mam nadzieję również, że Kenneth Bierre będzie również silnym i ciekawym punktem drużyny i może nawet niech poprawi tą średnią, bo sami widzimy, że ten skład GKM-u Grudziądz nie wygląda zbyt okazale, ja więc przydałoby teraz, się trochę. To przypomnę tylko, że został Przemek Pawlicki, no i Nicky Pedersen miał ważny kontrakt, do tego doszedł Norbert Krakowiak i Krzysiu Kasprzak. Tak. No to powiem ci szczerze, w tej chwili to wymieniłem jedno nazwisko i dzisiaj Kenneth Bierre, co możemy wiedzieć mniej więcej, że poniżej pewnego poziomu nie zajdą, ale co do Przemka Pawlickiego po takim sezonie, Norberta Krakowiaka jako nowego seniora i Krzysia Kasprzaka, które my wiemy, że no nie mam pojęcia, czy odpali, no to GKM chyba ma się troszeczkę czego obawiać. No troszeczkę tak. Bo będą musieli liczyć bardzo na przebudzenie i Kasprzaka i Pawlickiego. Jeżeli ci dwaj zawodnicy odpalą i pojadą na miarę swoich umiejętności, oczywiście, to będzie dobrze. To może być okej, okay. Może nie będzie playoffów, ale będzie to wyglądało tak. Słuchaj, bo oni by pojechali w miarę swoich możliwości, to te playoffy to spokojnie by mieli. Bo ja ale wtedy przypomnę. Ale uwagę, jacy zawodnicy są w innych zespołach, więc to też trzeba mierzyć siły na zamiar. No ale spokojnie, wiesz o co chodzi, no. Ja ci powiedziałem, ten GKM jeszcze kiedyś wszystkich zaskoczy. Nie wiem kiedy. Powiem tak. Zaskoczy, jak się dorobią juniorów w końcu. No tam ci juniorzy są, to pamiętaj, że oni są bardzo młodzi, wszyscy ci zawodnicy. Ale no więc nie, spokojnie no na razie to oni rozwijać. Nie są. Nie, na razie to tam nie ma juniorów, ja powiem w ten sposób. Słuchaj, każdemu trzeba dać szansę, pamiętaj o tym. Mówię, to są bardzo młodzi zawodnicy i mogą naprawdę jeszcze zrobić spore postępy, więc nie. No dlatego dałem ci szansę, choć najmłodszy nie jesteś. Dlatego ja nie jeżdżę na żużlu. Dlatego dałem ci szansę tutaj, widzisz. Najmłodszy nie jesteś, a szansę dostałeś. Chciałbym powiedzieć, że nie wszyscy... że jesteś starszy ode mnie, więc... No jestem, więc wiesz, no kurczę, nie? Tak więc szacunek. dobra. Bez jaj. Niemniej, spokojnie. Jeśli chodzi o tych młodych chłopaków, dajmy im szansę. Bo naprawdę mogą się rozwinąć w fajny sposób. Tylko potrzeba im trochę spokoju, może nie wiem, braku presji i trochę zaufania. I myślę, że to wszystko odpali. No, może spokoju. Nawet nie w tym sezonie, ale spokojnie, dajmy im jeszcze. Słuchaj, spokoju im dajmy do 22 roku życia, mają czas. Mają czas. Tak więc tym akcentem humorystycznym, dzisiaj troszeczkę na wesoło, ale z drugiej strony no o to chodzi, no nie będziemy się tutaj spinać i znowuż wiecie, jakieś farmazony gadać, po prostu czasami trzeba podejść do tematu na wesoło, no ale oczywiście życzymy jak każdej drużynie, Rafał, samych sukcesów, tak samo życzymy Keniowi, żeby potwierdził filigranowy Duńczyk, że cały czas mimo wieku możemy na niego liczyć i oglądać właśnie jego walkę na torze z rywalami. Tak jest. Mam nadzieję, że będzie to wyglądało fajnie w przyszłym roku i że w końcu ten Grudziądz dostosuje się do swojego toru, bo po tej przebudowie to widzieliśmy, że było dość różnie. Ale spokojnie. To trzeba trochę czasu i jeżeli Grudziądz jakimś sposobem zatrzyma się w Ekstralidze, nie będzie walczył jakoś strasznie dramatycznie o utrzymanie, to myślę, że z biegiem czasu niech to wszystko idzie cały czas do przodu. Tak jest.
Poczekamy, zobaczymy. A więc, moi kochani, jeżeli kolejny odcinek wam się podobał, to zostawcie tą łapeczkę w górę. A jeżeli nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału, to z góry was do tego zachęcam. Zachęcam was również do zasubskrybowania kanału Żużlowy Degustator i do odwiedzenia mojego Instagrama speedway.strefa. A jeżeli jeszcze wam mało, to możecie dołączyć do naszej grupy na Facebooku. Link znajdziecie w opisie. Tak więc żużlowe świry zakręceni w lewo. Ja się z wami żegnam, oddaję głos Rafałowi. Trzymajcie się. Jeżeli wam jeszcze mało, to możecie również zajrzeć sobie na Best Speedway TV i tam dać lajka, suba, co tam w ogóle będziecie chcieli. Ja bardzo dziękuję za kolejny odcinek. Mam nadzieję, że pomimo tego babola na początku, ale szybko się poprawiłem. Więc... Ale nie, no dałeś babola niesamowitego. Zdarza się. Ale cięć nie będzie, także spokojnie. Nie będzie cięć, tutaj wszystko idzie prawie live. Tak. No. Dobrze, dziękuję za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia jutro. Trzymajcie się, cześć.